Historia Sławomira Uniatowskiego, uczestnika programu Idol, jest przykładem trudnej drogi, jaką czasami muszą przejść artyści w drodze do spełnienia swoich marzeń. Jego kariera, choć zaczęła się od sukcesów Talent Show, napotkała na znaczące przeszkody, które na długo zahamowały jego rozwój artystyczny. Uniatowski, który był absolwentem toruńskiego zespołu szkół gastronomiczno-hotelarskich, nie widział siebie w zawodzie kucharza i zdecydował się zgłosić do Idola, uznając to za szansę na rozpoczęcie kariery muzycznej. Jego pasja do muzyki, jak sam przyznaje, była dla niego ratunkiem i sposobem na wyrażenie siebie. Już jako licealista debiutował na szkolnych apelach, wykonując utwory Beaty Kozidrak i zespołu Baim. Sławek miał 19 lat, gdy po raz pierwszy zgłosił się do Idola, jednak wtedy nie przeszedł dalej. Dopiero przy drugiej próbie, 2 lata później, udało mu się dostać do programu i zyskać uznanie jurorów oraz widzów, zajmując ostatecznie 2 miejsce. Jego sukces w Idolu wydawał się być początkiem spełnienia marzeń o karierze wokalnej, szczególnie po tym, jak został mu zaproponowany kontrakt przez dużą wytwórnię płytową. Jednak, jak przyznaje Uniatowski w wywiadzie dla Gali, podpisany przez niego kontrakt okazał się być dla niego dużą przeszkodą. Bez konsultacji z prawnikami zobowiązał się do warunków, które ograniczały jego artystyczną wolność na 10 lat. Ten okres był dla niego trudny, pełen momentów zwątpienia i prób poddania się. Historia Sławomira Uniatowskiego jest przykładem, jak ważne w karierze artystycznej jest nie tylko talent i zaangażowanie, ale również świadomość biznesowa i umiejętność negocjacji w branży muzycznej. Jego doświadczenia mogą służyć jako przestroga dla innych młodych artystów, aby wnikliwie analizowali oferty kontraktowe i korzystali z profesjonalnej pomocy prawnej. Jego relacja rzuca światło na to, jak skomplikowane i nieraz frustrujące mogą być początki kariery w świecie muzyki. Uniatowski, opisując swoje doświadczenia w rozmowie z Gazetą Wyborczą, podkreślił swoją naiwność i ufność, które w połączeniu z brakiem doświadczenia w branży mogły przyczynić się do jego problemów zawodowych. Bezrefleksyjnie wszystkim wierzyłem, byłem po prostu naiwny, te słowa odzwierciedlają jego początkowe podejście do świata muzyki. Wspomniał też o płycie, którą nagrał po Idolu, ale która ostatecznie nigdy nie została wydana, co było dla niego dużym zawodem. Wyraził przekonanie, że ktoś mógł celowo blokować jego karierę muzyczną. Szczególnie uderzające są jego słowa dotyczące planów wytwórni. Plan na mój sukces wyglądał zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażałem. Jacyś obcy ludzie napisali mi piosenki, które miałem śpiewać. Zaśpiewałem i nie dało się tego słuchać. Ta wypowiedź pokazuje, jak ważne jest, aby artyści mieli kontrolę nad swoją twórczością i że sukces nie zawsze idzie w parze z artystyczną satysfakcją. Ostatecznie, musiało minąć 13 lat, zanim Uniatowski był w stanie wydać swój album, drugi w jego karierze, ale pierwszy, który ujrzał światło dzienne. Jego historia to przestroga dla młodych artystów, aby byli świadomi potencjalnych przeszkód w branży muzycznej i zwracali uwagę na to, by ich twórczość odzwierciedlała ich własne wizje i aspiracje. Jego album Metamorfosis stanowił przełom w jego karierze muzycznej i był dowodem na to, że czas oczekiwania był wart swojej ceny. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej Uniatowski wyraził satysfakcję ze swojego wieku i doświadczeń, mówiąc: dobrze mieć 33 lata i za sobą najgorszy czas. Obawy Uniatowskiego, że po latach przerwy publiczność mogła o nim zapomnieć, były zrozumiałe, ale jego chęć pozostania wiernym swojej artystycznej wizji, jak stwierdził w rozmowie z Galą, była dla niego priorytetem. Chciałem przetrwać, ale nie kosztem zatracenia się popowej magmie. Rok po sukcesie Metamorfosis, Uniatowski otrzymał propozycję występu w popularnym serialu M jak Miłość, co pokazało jego wszechstronność jako artysty. Jego talent aktorski okazał się równie imponujący, co wokalny, co otworzyło przed nim nowe możliwości w świecie rozrywki. Pierwsze miesiące 2024 roku to czas, w którym Uniatowski będzie miał okazję spotkać się z fanami podczas trasy koncertowej promującej jego drugą autorską płytę Uniatowski. Jak podkreślił na swoim profilu na Facebooku, ten album stanowi nowy rozdział w jego karierze. Teraz wziąłem sprawy we własne ręce, wywróciłem album do góry nogami i debiutuję jako samodzielny producent i aranżer. To świadczy o jego artystycznej dojrzałości i samodzielności w kreowaniu własnego stylu muzycznego. Historia Sławomira Uniatowskiego jest inspirująca,
Pokazuje, że z determinacją i wiernością własnym przekonaniom można przezwyciężyć przeszkody i osiągnąć sukces na własnych warunkach. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.